Powoli zamyka się pętla rowerowa wokół Wałbrzycha. Każdego roku dobudowywane są nowe odcinki ścieżek rowerowych. W tej chwili rozpoczęły się prace na ulicy Sikorskiego. Budowany odcinek będzie miał długość około kilometra. Prace prowadzone są na wolnej przestrzeni, która kiedyś planowana była jako druga nitka ulicy Sikorskiego między ulicą Kaszubską i Głowackiego. Zamknie pętlę od Białego Kamienia praktycznie aż do Podzamcza. Kilkanaście kilometrów, chyba ponad 20 kilometrów ścieżki bezpiecznej rowerowej. I jeszcze toczą się prace, będą się toczyć prace na skrzyżowaniu Noworudzka-Szczegąska, trochę na ulicy Świdnickiej, ale powiedzmy sobie szczerze, można powiedzieć, bezpiecznie można przejechać z dzieckiem rowerem w jedną stronę kilkadziesiąt kilometrów. Niewiele miast w Polsce ma jeszcze tak urozmaicony, piękny teren, że wspomnieć tu choćby o okolice ulicy Szczegąskiej. Prace w tym miejscu mają zakończyć się w sierpniu bieżącego roku.